Witam Was serdecznie podczas Dni Otwartych na naszej uczelni. Ja nazywam się Patrycja Błąka i jestem przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych Chiron. Ja również wszystkich witam. Ja się nazywam Natalia Kwaśna i jestem studentką 5 roku medycyny weterynaryjnej, a także przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Zwierząt Egzotycznych MEFITIS. I wraz z przedmówczynią przybliżymy Wam co nieco na temat tego, co można robić na uczelni poza uczeniem się na wszystkie stresujące zaliczenia. Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych Chiron tworzą studenci, których zainteresowaniem są zwierzęta udomowione. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu naszych zainteresowań, a także zdobywanie umiejętności, w szczególności umiejętności praktycznych, ale także umiejętności miękkich, które przydadzą nam się w późniejszej pracy zawodowej. Członkowie naszego koła mogą także integrować się poprzez wiele wspólnych wydarzeń tworzonych na naszej uczelni, mogą wspólnie spędzać czas, a także wymieniać się doświadczeniami czy poszerzać swoje zainteresowania i pasje. Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych zajmuje się natomiast szeroko pojętą egzotyką, zarówno medycyną, jak i hodowlą, zarówno egzotycznymi ssakami, gadami czy ptakami. I są to zagadnienia, które niekoniecznie są poruszane na obowiązkowych zajęciach w toku medycyny weterynaryjnej. Dlatego wydaje mi się, że jest to ciekawe koło naukowe, żeby móc do niego dołączyć i nauczyć się czegoś ponad. Stanowimy jeszcze dosyć zróżnicowaną ekipę. Każdy zajmuje się w zasadzie czymś innym, dzięki czemu nasze wspólne spotkania bardzo jakby są nastawione na wymianę doświadczeń i wiedzy. I to, co charakterystyczne, to wiwarium uczelniane, którym się zajmujemy jako koło naukowe. Znajdują się w nim zwierzęta, które są wykorzystywane na zajęciach, na fakultetach, ale właśnie to, kiedy my możemy tam przychodzić, to jest zupełnie nasz czas wolny. Przychodzimy nauczyć się pod opieką techników lub doświadczonych kolegów, w jaki sposób się zajmować tymi zwierzętami, jaką mają dietę, możemy się nauczyć, jak się obsługuje te zwierzęta. Największą właściwie atrakcją chyba dla wszystkich nowych studentów jest nauka przytrzymywania węży, jak właśnie się obchodzić z takimi zwierzętami i uważam, że to jest świetna właśnie okazja do tego. Ponadto też uczymy się, w jaki sposób leczy się też te zwierzęta, ponieważ wiadomo, co jakiś czas pojawiają się jakieś schorzenia, a na katedrze mamy przychodnie zwierząt egzotycznych, której pani doktor bardzo chętnie zawsze nam pomaga i nas uczy. Nasze koła organizują także ogólnopolskie konferencje. Obecnie konferencje te odbywają się tylko w formie zdalnej. Staramy się tworzyć bardzo ciekawe konferencje o różnej tematyce. Zapraszamy też znanych prelegentów, a także praktykujących lekarzy weterynarii. Udało nam się już stworzyć bujatryczną konferencję szkoleniową od porodu do odsadzenia oraz sobotę dla kota przy współpracy z IFSO. Także terrorystyczną sobotę oraz znaną już dobrze wszystkim i cykliczne konferencje, międzynarodową konferencję studencką Egzotyka okiem praktyka. To, co jakby charakteryzuje koła naukowe, stanowi ich trzon, jest właśnie praca naukowa. I choć miałyśmy mówić tutaj o tym, co można robić poza nauką, to jednak praca naukowa skupia się na tym, że rozwijamy tą wiedzę, którą my chcemy. Wybieramy sobie jakąś dziedzinę, którą chcemy rozwijać, którą chcemy zgłębić i poszerzyć poprzez właśnie pracę naukową na uczelni. I wynikiem tej pracy może być jakieś wystąpienie na konferencji, na sejmiku, o którym będzie jeszcze za chwilę mowa. I jeśli nasza praca się w jakiś sposób wyróżni, to możemy zostać nagrodzeni. I poza tym to jest też świetna okazja, żeby poznać specjalistów z różnych dziedzin, nawiązać taką troszeczkę bliższą relację z prowadzącymi na uczelni, którzy w jakiś sposób nas prowadzą i ukierunkowują na daną pracę. Moja przedmówczyni wspomniała już o sejmiku, który jest co roku organizowany na naszej uczelni. Jest to sejmik ogólnopolski, podczas którego studenci mogą zaprezentować swoje prace naukowe, przedstawić swoje wyniki, a komisja ocenia te prace.
Na zwycięzców oczywiście zawsze czekają atrakcyjne nagrody. Nasze koła naukowe są odpowiedzialne za przygotowanie podczas sejmiku trzech sekcji. Sekcji klinicznej, sekcji nauk podstawowych i popularno-naukowej oraz sekcji zwierząt egzotycznych. Sejmik jest to właśnie czas, kiedy nasza praca naukowa może ujrzeć światło dzienne, możemy podzielić się informacjami, jakie udało nam się poszerzyć. Także zawsze warto brać udział w takich konferencjach. Kolejną aktywnością, którą można wykonywać u nas na uczelni, są sekcje zwierząt, które są prowadzone tak też poza zajęciami w naszym czasie wolnym. To są właśnie najczęściej jakieś takie ciekawsze zwierzęta, czy to właśnie tak jak tutaj na zdjęciu znajduje się jakiś wąż czy pingwin, zdarzały się też walabie. W zasadzie no, co było zgłoszone na uczelnię. I wcześniej jakby prowadzący daje informacje nam i się spotykamy i dowiadujemy się na temat anatomii jakichś ciekawych zwierząt, na temat jakichś ciekawych przypadków chorobowych. I to jest właśnie świetna okazja do tego. Nasze koła przygotowują także wiele ciekawych warsztatów. Warsztaty organizowane są w małych grupach, dzięki czemu każdy może przeprowadzić jakieś badanie, wykonać daną czynność. Dzięki temu podczas warsztatów możemy zdobyć wiele umiejętności, przede wszystkim praktycznych. Dotychczas udało nam się zorganizować już bardzo dużo warsztatów, ponieważ co roku organizowaliśmy i tak naprawdę dotyczyły one wszelakich tematów, bo i udało nam się zorganizować chirurgię gadów, badanie obrazowe dna gałki ocznej u konia, cytologię ptaków czy badanie RTG. Oraz tak jak tutaj widać na zdjęciu po prawej stronie, udało nam się też przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy na fantonach. Teraz przejdziemy na chwilkę do takich większych wydarzeń na uczelni. Pierwszym z nich są Dni Aktywności Studenckiej, które chyba są takim największym wydarzeniem, na którym spotykają się wszystkie koła naukowe czy organizacje studenckie i dzielimy się na nich tym, czym się właściwie każde koło zajmuje. Każdy ma swoje stoisko, jest właśnie konkurs na te stoiska, mamy również na stoiskach jakieś poczęstunki. Jest w ogóle świetna, to jest świetna integracja studencka. Każdy może właśnie opowiedzieć to, czym się zajmuje. Na całym naszym uniwersytecie jest od groma różnych kół. Są poza tak właśnie weterynaryjnymi, to jest koło piwowarów, czy koło chemii organicznej, jest futrowców. No jest naprawdę tego mnóstwo i to jest właśnie najlepsza okazja, żeby móc się z nimi spotkać i porozmawiać. Czasem też z tego wychodzą różne jakieś łączone prace naukowe, bo jak pewnie wszyscy wiemy, najlepsze prace naukowe powstają dzięki współpracy. Drugim takim dużym wydarzeniem na naszej uczelni jest Studencka Szalona Noc Naukowa. Tutaj również biorą udział wszystkie koła naukowe, zrzeszenia studenckie. Każdy przygotowuje swoje stoisko. Studencka Szalona Noc Naukowa różni się tym, że wybierany jest jeden temat i wszystkie koła starają się przygotować tematycznie. Elementem odróżniającym to wydarzenie jest też to, że odbywa się ono wieczorem, kiedy na dworze jest już ciemno, więc wszystkie stoiska są przyozdobione światełkami, lampkami, co daje naprawdę fajny klimat. Ponadto na naszej uczelni są organizowane różne wyjścia edukacyjne. Jest duża dowolność co do organizacji, może to być dowolne jakieś miejsce, najlepiej właśnie zorganizowane wraz z jakimś prowadzącym z uczelni, który nam może przybliżyć jakiś temat. I właśnie takim chyba wyjściem, które się udało jakoś tak częściej zorganizować, były to wyjścia do Afrykarium we wrocławskim zoo, gdzie pani doktor Bednarska opowiadała nam o hodowli ryb ozdobnych. I również były prezentacje sposobów, w jaki się karmi, na przykład rekiny. Nasze koła organizują także obozy naukowe. Ostatni obóz, jaki udało nam się zorganizować, był to wyjazd do hodowli osiołków, do Lubiachowa, gdzie mogliśmy pojechać na tydzień, po pierwsze spędzić ze sobą bardzo dużo czasu, móc się zintegrować, poznać lepiej, ale także nauczyliśmy się przeprowadzać badanie kliniczne osiołków, badanie USG, badanie RTG, mogliśmy samodzielnie wykonać wymazy, także był to bardzo ciekawy czas,
miło spędzony w wspólnej atmosferze. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej działa też bardzo prężnie wolontariat. Jest to jednostka, która jest z ramienia samorządu studentów weterynarii i są organizowane różne wyjazdy, na przykład do Puchatego Patrolu, który zajmuje się przede wszystkim szynszylami. I studenci mogą się zgłosić właśnie na takie wyjazdy, by w jakiś sposób pomóc im. Zdarzają się też współprace z ośrodkami rehabilitacji dzikich zwierząt, jak właśnie tutaj na przykład na zdjęciach widać, pomagano już jeżom czy nietoperzom. I jest właśnie stworzona taka grupka na Facebooku, na której są ogłaszane różne aktywności, do których można się zgłosić. Na naszej uczelni organizowanych jest także wiele akcji charytatywnych. Jedną z takich większych akcji jest akcja Franek, która odbywa się już od wielu lat cyklicznie w okolicach grudnia. Pieniążki zbierane są na Franka, który urodził się z silną zamartwicą. Podczas tego wydarzenia studenci pieką ciasteczka, różne ciasta, babeczki, które sprzedawane są, a także zakupić można los. Każdy los coś wygrywa, czy jakiś magazyn weterynaryjny, można także wygrać książkę. I wszystkie pieniążki przeznaczane są na leczenie i rehabilitację Franka. Oczywiście nie byłoby studiowania bez integracji studenckiej. Spotykamy się z różnych okazji, na przykład cyklicznie po sejmiku, który jest organizowany już na uczelni, jest organizowana taka mała impreza. W ostatnich latach się ona odbywała w ZOO, na którą właśnie przychodzili prelegenci z całego sejmiku i mogli wspólnie porozmawiać, zjeść coś, napić się czegoś i wymienić się doświadczeniami. Spotykamy się również z okazji różnych wigilii, no, albo są organizowane wyjazdy integracyjne w góry czy na kajaki. Na naszych klinikach, które znajdują się na uczelni, mamy także hodowlę psów, bigli, które można wyprowadzać na spacery do pobliskiego parku. Jest to także dobry czas na spędzenie razem czasu po zajęciach. Można się przejść z psem, dotlenić i także tutaj sprawić frajdę czworonogom. Razem z Patrycją przedstawiamy właściwie działalność na naszej uczelni, przede wszystkim z perspektywy naszych dwóch kół. Jednak musicie mieć świadomość, że Wydział Medycyny Weterynaryjnej zrzesza dużo więcej kół naukowych, z czego właśnie mamy jeszcze koło naukowe medycyny zwierząt dziko żyjących Hubert, koło anatomów Alcmeon, chirurgów weterynarii Lancet, ichtiopatologów, mamy również koło chorób zakaźnych Antrax. I oprócz tego mamy jeszcze organizację studentów weterynarii IPSE, która też bardzo prężnie działa i organizuje wiele wykładów czy konferencji. Zapraszamy Was także na nasze media społecznościowe, na Facebooku i na Instagramie. Możecie śledzić tam wszystkie nasze wydarzenia, co planujemy przygotować w najbliższym czasie, czy jakieś wykłady, czy konferencje. Możecie także do nas pisać z wszelkimi pytaniami i zapraszamy do dołączenia do naszych kół. I dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i widzimy się na uczelni. Dziękujemy bardzo.